Rudy Kondor, tak na mnie mówią. Rudy Kondor, podnoszę się. Połączenie. Lecimy 30 milionów kilometrów, odpalamy szluga, włączam się na centralę. Kurwa, w cały! Ale odjazd. Cały rok to gram, wyjebane mam w to, nigdy ta gierka mi się nie znudzi. Okej, witam serdecznie. Jak to zwykle, Filip Kulon stoi przed swoim statkiem. Jest ze mną oczywiście Vasco. Statek oczywiście dalej ten sam, ale trochę się pozmieniało. O, może damy caps locka. Trochę się pozmieniało. Vasco może zostać na chwilę tutaj. Słuchajcie, podziało się. Może ja wam to pokażę w misjach. Trochę misji mi się pojawiło, ze względu na trochę zwiedzanie miasta, ale jak widzicie, ukończyłem jedną misję bez was. Tutaj oczywiście kradzież zasilania, pamiętamy ją, zmienne prądy, mały krok, czyli główna misja, ale zrobiłem misję Mantis. I to jest jedna z lepszych misji, najlepsza misja, jaką grałem na razie w tej grze. Jak widzicie, mało na razie grałem. Mantis. Leży Mantis zbadane, a skafander i statek zdobyte. Jeśli zechcę, mogę stać się kolejnym wcieleniem Mantis. O kurwa, myślicie, o co tu chodzi? Co ten Filip pierdoli, znowu się odkleił, 10 rano, siedzi w piżamie i gra w grę. Tak jest, od początku. Słuchajcie, na początku gierki byliśmy na pewnej tajnej placówce. Pamiętacie? Byłem górnikiem, musiałem gdzieś polecieć, bo byłem ścigany, rozjebałem chłopów na planecie Vectra. Pamiętacie ten początek? Jak nie pamiętacie, to chociaż udawajcie, że pamiętacie. Ale na początku mieliśmy pewną misję i tam znalazłem pewną tabliczkę. Z informacją, że jest pewna opuszczona placówka, tajna placówka, że warto się tam znaleźć. Chłopaki, no zadema była ciężka, ciężki rozpierdol. No i słuchajcie, ja użyłem tej wiadomości. Kurwa, ile tych subów, dziękuję serdecznie. Odczytałem tą wiadomość i ta wiadomość pokierowała mnie właśnie tą placówkę. Może mi się uda znaleźć, nawet odtworzyć wam informację z tej wiadomości, że tak powiem. Notatki. Mam tu je. To nie to. Ogólnie, co wam mogę powiedzieć? Znaleźliśmy wiadomość do Leona. To była wiadomość do Leona. Tak jest. To była wiadomość matki do syna. Po prostu. I w czasie całego tego questa znajdywaliśmy te wiadomości, wiadomość po wiadomości i okazało się, że ten cały Mantis, czyli to się potem okazuje... Kurczę, żeby to fajnie zobrazować. Wow, tu jest grubo. Ostatnie nagranie. W skrócie podsumowanie, bo może brzmi to totalnie chaotycznie. Misja, którą zrealizowałem, okazała się testem. To był test matki. Matka zrobiła test swojemu synowi, żeby przekazać mu tak zwane całe legacy, czyli całe, co to jest, spuściznę, kurwa, jej spierdolinę. Okazało się, że jego matka to była Mantis, czyli wielka łowczyni nagród. Dokładnie tak. I chciała przekazać synowi dziedzictwo, ale syn tego nie przeszedł tego testu i dostał w pizdę od wieżyczek i tak dalej. I co się stało? Ja to zrobiłem. Przeszedłem cały ten test, byłem w tej bazie, poczyściłem roboty. Tak, była Mandalorianką, dokładnie tak. I słuchajcie. Kończąc tę quest, okazało się, że matka mu zrobiła test. Ona się niestety nie dowiedziała o tym, że syn nie zdał tego testu. Zginął. Tam była jeszcze jakaś gruba rozruba. Ja trafiłem w środek tego wszystkiego i co się dzięki temu udało mi zdobyć? Słuchajcie, pod koniec. Czekaj, kurwa. Nowy statek. Dokładnie tak. Look at this shit. Statek, który jest wart w kurwę... Jak to jest wart tak mało? Jak to? Przecież pokazywało, że jest wart wiele więcej. No dobra, nieistotne. Nowy statek, który nie jest może jakoś mega... Nie różni się aż tak bardzo od mojego. Jest to statek tej podróżniczki Mantis, czyli tej łowczyni nagród. Klasa A, tu też jest klasa A, maksymalna moc mało się różni, ciąg skoku, więc nie jest większy, stan napędu taki sam, kadłub piątka, z tym, że tutaj mamy chyba większe w sensie lepsze radiator, kurwa, protonowy, który ładuje systemy. Let's go papin, kochani. Takie coś mi się udało zdobyć, ale co najważniejsze, udało mi się zdobyć jeszcze, można powiedzieć, fajną rzecz na wygląd, bo to jest skafander Mantis, plecak Mantis, hełm Mantis. Co sądzicie o tym ubiorze? No moim zdaniem jest giga... To jest strój łowcy nagród i tak dalej. No mega kondonowy, chujowo wyglądający. No widać, że to musiała kobieta być tym superbohaterem.
bo to jest ofiara mody. To jest ofiara mody. Tak to wygląda. W sensie plecak jest super, ale hełm to jest jakieś totalne dziadostwo. Tak jest, no i możemy też latać na tym hełmie. Psiu, psiu. Wow, yeah! That's how papen! I teraz też znalazłem nową szczelbę. I to wczoraj zrobiłem, jak na moich tak zwanych samotnych przygodach. Wiecie, tak po prostu zrobiłem sobie jednego questa. Więc jest nowy statek, nowy strój, ale nie używam tego stroju jakoś. Nie siedzi mi, to jest strój typowo pod walkę. A my zajmujemy się górnictwem, więc takie smaczki udało mi się dorwać. Na razie zdejmujemy wszystkie skafandry, hełmy, plecak wspomagający, zostawiam sobie plecak tropiciela. Oh yeah! No i co, ruszamy na kolejne przygody. Najważniejsze to muszę znaleźć amunicję do tego shotguna. Te kalestony nie pasują? Jak myślicie, że zmieniamy strój? W ogóle znalazłem sklep też ze strojami, że jak ładnie się ubierzesz, to masz więcej perswazji. Oj, działo się. Trochę leveli mi podeszło, dwa poziomy wbiłem. Tak jest, wbiłem sobie dwa poziomy, znaczy na tej misji. No i ulepszyłem sobie pewne rzeczy. A dokładnie to ulepszyłem sobie z wami skaner, geologię. Z technicznych rzeczy dodałem sobie do plecaka odrzutowego. A także... to, co wcześniej rozwinąłem handel, mamy na drugim poziomie jest handel. I staram się rozwijać perswazję, brakuje mi jeszcze sperswazować dwie rozmowy. Tak jest, więc w skrócie zrobiłem jedną misję, gdzie odkryłem tajemnicę Manfis, czyli laski, która była łowczynią nagród. I kto wie, czy mogę nią, nie, mogę nią dalej być, więc... Znaczy, dalej, mogę przebrać się w ten kostium, mogę latać jej statkiem i kto wie, czy dalej w gierce mogę nie być postrzegany jako ten łowca nagród, ta łowczyni nagród i może jakieś zadania dzięki temu będą. Upewnijmy się jeszcze raz, czy jest taka informacja. Tak, to jest jej statek, tylko nie czego nie ma nazwy. Ale patrzcie, teraz wartość pokazuje... O, przepraszam, ale głupotę dałem. Ten statek jest warty 111 tysięcy? Czyli mogę go sprzedać i zniwelować kredyt mieszkaniowy. A, nazywa się Razor Leaf. Też ma fajną ksywkę. Razor Leaf. To wiecie, nie będziemy nim latać. Dobra cena. A wartość, przecież sprawdzałem części, tak? Tutaj klikamy. Tu klikamy w części i pokazuję ich wartość, ale ogólna wartość statku jest taka. Jest to była dobra zdobycz. Dobra. To chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Teraz mamy małą robotę. Znaleźć sklep z amunicją. Niestety kilka sklepów już sprawdziłem. No i problem jest z tym, że ciężko jakiś sklep z amunicją tu namierzyć. A bo jak już jest sklep z amunicją, to nie ma amunicji do mojego statku. Znaczy do mojego, przepraszam, pistoletu. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Tak, problem polega na tym, że chyba wykupiłem już całą amunicję w tym sklepie. Jak zdrówko, elegancko, elegancko. Wczoraj razem pograliśmy betklika, a dzisiaj sobie cały dzionek ciupię w Starfielda, w deszczowy dzień. Marzenia się spełniają. Jak na razie oceniam, ja oceniam gierkę 10 na 10, mi się dobrze gra. Okej. Słuchajcie, tych zadań trochę się pojawiło, sporo zadań zasłyszanych, ale może wtajemniczę was pewne zadanie, które teraz wykonuję. I jest to oczywiście destylowane zaufanie. Poznałem pewną barmankę i poprosiła mnie, żebym uzyskał dostęp do zarekwirowanego alkoholu. No to mówię do niej, wariatko, oczywiście, że to ogarnę, tylko co w tym zarekwirowanym alkoholu dokładnie jest. Ona mówiła, że po prostu jakieś tajne składniki, jakieś tajne, kurwa, gadżety. Ja mówię, dobra, odzyskam tą paczkę i poszło, pykło, udało mi się perswazją dostać do, można powiedzieć, centrum ochrony. I na ten moment idę spotkać się właśnie z moją klientką. Ja robię jako kosmiczny kurier. Odgrywam roleplay, nie? Nie chcę być superbohaterem. Normalne życie. Siomneczka Onysa, Markiano, to jest barmanka, od której możecie dostać ciekawe zadania. Ale pierwszym zadaniem jest odzyskanie alkoholu. Zobaczymy, co z tego będziemy mieć. Słuchaj, mam dla ciebie prezent. Umawialiśmy się na alkohol, pamiętasz? Całkiem niezła ta babeczka jest. Sympatyczna, widać, dojrzała kobiecina. No i też fajna praca, nie? Oh, no way. You really got it? Tak jest, mam to, dziewczyno. I probably don't want to know what you did to get this, right? I mean, I want to know, but it's maybe better if I don't. Nie, wszystko git. Normalnie pogadajmy. Wystarczyło poprosić o przysługę. Nie martw się, nikt nie umarł. I certainly hope not. This is a huge deal to me, but it's not worth either of us murdering over. Absolutnie, dziewczyno, nic się nie martw. Well, look, I can assure this will all be worth it in the end. Matter of fact, I'm... Ej, muzyka skąd leci? Okej, właśnie, ze Spotify'a. Tak jest. I ona mi proponuje właśnie, by skosztować pierwszą próbkę jej nowego drinka. Not like unlimited free drinks, but you want a little pick me up now and then? I got you covered. Ja akurat mało piję, wiesz, bo jestem kurierem. But this was the difficult part, I think. Really? Thank you so much. Ile dostaliśmy? 2500 kredytów. Plus supernowa dodano paczka dla Nessy usunięta. Dobra.
takim razie to tylko tyle, chyba że masz jakieś nowe informacje. Wyburzyć ambasadę starszych Varun. And it's not like they're ever coming back. House Varun, I mean? Well, at least not make nice and be all diplomatic. Okej, okay, Ród Varun znany jest chyba ze swojego ostrego temperamentu. Okej, okay, dziękuję ci. Catch you later. Hi, how are you? No, wszystko ze mną dobrze. Ooh, Logan? Ja też jestem Logan. I really love this place. Couldn't imagine living anywhere else. A, jeszcze tam już gadałem o twoim mężu. Jasne, który tam się gdzieś tam zaklinował, jasne. Dobra, dzięki, trzymaj się, wariatko. I miłego dziąka, Logan. Jak widzicie, w tym barze można spotkać tu ciekawych podróżników, na przykład specjalisty od broni cząsteczkowej. Tutaj tajemniczy łówca nagród, z nim jeszcze nie gadałem, dziwnie się na mnie patrzy, lepiej takiego gościa nie denerwować. Okej, zamknęliśmy zadanie sobie z barmanką i czy ona nam coś jeszcze dalej otwiera? Nie, zamknięcie, ale wydaje mi się, z barmanką jeszcze nie skończyliśmy. Okej, niedokończone sprawy. Tutaj, słuchajcie, jeszcze była jedna zabawa. Jak leciałem robić misję Mantis, musiałem przycupnąć w mieście Neon. Nie pamiętam nazwy tej planety, ale miasto było Neon. To jest taki, kurczę, bardzo cyberpunkowy styl. I tam zawinęli chłopa za jaranie. Normalnie skuli skurwysyna wariata, dobrego typa za dobrego skuna. I ja byłem tego świadkiem. Więc zajechałem na celę, pod celę podjechałem i zapytałem, co jest pięć, dlaczego cię, kurwa, zawinęli, bratku. A on przewinął mi banie. Ten Nashar Osmani przemycał farmaceutyki podczas współpracy z Janikiem Langrandem. Miał dostarczyć paczkę i martwi się, co się z nim teraz stanie, jeśli tego nie zrobi. Poprosił mnie o zgarnięcie z jego kontenera noclegowego. Więc to jest też fajna misja. Musimy dokończyć ten malutki przemyt. I pytanie, czy my to zrobimy, czy nie, to jeszcze podejmiemy decyzję za chwilę. Ale możemy polecieć na tą planetę i pokazać wam, co jest 5. Przy okazji na tej planecie może dorwiemy uzbrojenie albo amunicję, bo problem jest z tym, że nie mam, kurwa, amunicji do shotguna. Tu mamy jeszcze takie zadania, które się rozpoczęły same w sobie, kiedy przemierzałem galaktykę. Dostałem po prostu na radio informacje i warto się zgłosić po te zadania, to znaczy odpowiedzieć na nie. Porozmawiaj z tą pilotem, porozmawiaj z Nadią Mufas. Tu mamy, pamiętacie, zadanie Światełko w ciemności, czyli chcą zrobić z nas gwiazdę. Mamy iść na wywiad, do telewizji. Czas zapłaty, ściągnij dług od Dietlera Malieka, wiadomo, i dom marzeń. Spłata domu marzeń. To też ciekawe zadanie. Drobne zadania tutaj na mieście. Myślę, żeby fajnie się wczuć, zróbmy sobie jakieś drobne zadanie i porozmawiaj z naukowcem przy drzewie. Czyli słuchajcie, to jest takie zadanie, które mamy od samego początku. Gdzieś tam się przemierzaliśmy, gdzieś tam się kręciliśmy po Nowej Atlantydzie i dostaliśmy cynę, że jakiś doktorek pod drzewem ma jakiś tam problem. Zajedźmy, zagadajmy do niego, dowiedzmy się, co jest 5, może to otworzy nam bardziej oczy na miasto. A może dowiemy się, gdzie możemy kupić amunicję. Bo tak naprawdę byłem na dzielnicy handlowej, ale tam już pokupowałem wszystko, a potrzebuję amunicji do shotguna, bo tak to nie mam, naprawdę z czego nie mam napierdalać. Czekaj, tutaj jest. Mam shotguna 253 fizycznych. Tak jak to pierdolnie, to jest koniec, nie? Może wiecie gdzie kupimy tę amunicję. Dobra, mamy wprowadzenie. Mam nadzieję, że jakiś shotter, chociaż shotterzy mają wyjebane, robią na odpierdol wszystko. Ale fajnie, jakby taki shotter to podsumowanie jakoś polepił, pociął. Siema Nerkoczaki, siema Majki, siema Eleonora, siema Dawid. Jak zwykle sporo znajomych. Jest, to chyba ten doktor, ale dzisiaj ulewa. Panie Kelton. I'm sorry, I really can't afford. A, sorry, widzę, że przewieszony jesteś, jak Xanaxie. Na zanie, kurwa, ciężkim siedzisz. Coś nie tak? Gapisz mi się na drzewo? Coś nie tak? Wyglądasz na zmartwionego, przyjacielu. Yes. Concerned is an understatement. Skonserwowany jesteś. Naukowy w NATU. Niepokojące objawy. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. Typowy NPC z gry Bethesdy. Random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Jeśli chodzi o zbieranie danych, to jestem w tym, można powiedzieć, ekspertem. Z radością ci pomogę, bo w sumie to ekspię sobie skaner teraz. Well, that's... Thank you. That's unexpected. Ah, there's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis. All calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. Przynieś, podaj, stary, trafiłeś w idealne miejsce, akurat jestem kosmicznym kurierem, który nabija godziny na Twitchu.
Mordzia, dla mnie to nie jest problem, kurwa, ogarnę ci to w chwilę. Nawet jeszcze walimy fotę, kurwa, na mojego Instagrama, bo jestem, kurwa, też influencerem. Robię taki swój ten, na tirach, że trenuję na siłowni. Czekaj, już ci tu zrobimy. Patrz, słuchaj tego. F, tryb foto. Dawaj, walimy fotę. Mordzia, razem, pod drzewem. Ja ogólnie wczoraj porobiłem tyle zdjęć, bo ja robiłem jakby zdjęcia z tej misji, tylko ich, kurwa, nie zapisywałem. Co jest, kurwa? Dobra. Tu z machaniem zrobimy, z doktorkiem. Tu już taką za drzewa, że niby się gdzieś tam bawimy. O, zobacz, kurwa, jakie ujęcie zrobiliśmy z doktorem. I teraz zrób zdjęcie. I dlaczego ono się nie zapisuje? No ja zrobiłem to zdjęcie, tylko nie wiem, czy mu się nie zapisuje, ale trudno. Bo ja potem sprawdzałem folder. No właśnie, nie, Ryszard, sprawdzałem foldery i tak dalej, dokumenty na dysku i nie miałem. Nawet jest folder saved i photos i on był pusty. A wczoraj właśnie robiłem zdjęcia tego skafandru Mantis, tego jak robiłem misję i chciałem właśnie wam pokazywać zdjęcia i opowiadać. Taki był plan. I patrzę, dzisiaj pusto, nie ma, ten folder jest pusty. A może w ustawieniach trzeba ustawić. Okej, okay, mamy zadanie, mamy kilka czujników znaleźć. Poprawimy też skaner, mam zoom w skanerze i jest zasięg na 20 metrów większy. Ponieważ moją główną pracą będzie pobieranie, zbieranie, dowiadywanie się wszystkiego o planetach. Wiem, że dużo graczy jest daleko, daleko przede mną, ale ja gram to roleplayowo, ja sobie, wiesz, totalną wkrętkę wpierdalam na banie. Witam serdecznie. Hello. Doktor nas poprosił o to, żeby zebrać wszystkie wieczujniki, które przechowują dane. Wszystko razem scalone w jedność pozwoli mu uzyskać niesamowite efekty jego pracy. Ja cię pierdolę, to chyba popuszczę. Oby też jetpacka. Okej, tędy też przejdziemy. Jak widzicie, miasto jest gigantyczne. Następne miasto, jakim pozwiedzam, to jest ten Neon. Żeby sprawdzić. Widzicie, tu ludzie, NPC, to wszystko tutaj hula. Ludzie piszą, że ta gra to gówno, idzie ją przejść w 16 godzin. Myślę, że totalnie pierdolą głupoty, bo to pewnie jeszcze gorsze gówno jest, w 8 godzin można przejść. Pewnie. Wiesz co, ja akurat nie patrzę, co ludzie gadają. Pewnie pierdolą, że ta gierka jest chujowa i jeszcze w nią grają dalej. Nie, ja nie speedrunuję takich gierek. Totalny chillek. I se gram na offie, i se gram na tym. Spaceruję. Jeszcze, wiesz, codziennie odcineczek Expansa sobie zobaczę. Jestem na 6 odcinku. No, więc ja sobie dobrą wkrętkę. Ja już mam doświadczenie, jak chcę budować roleplayowy vibik. Wiele razy miałem fajną grę i sobie ją psułem jakimś, kurwa, speedrunowaniem. Okej, kolejny nadajnik, ale śmiesznie umieszczony na drzewie. Kurwa. I następnie? Czyżby mam się przelać pociągiem? O, dzielnica mieszkalna, odkryto lokalizację, bo dostanę dodatkowe doświadczenie. Tak jest, 20 punktów doświadczenia zapisanych na moją na moje konto. Dzielnica handlowa. Pewnie tu też są nadajniki. Ile mi zapłacili za podniecanie się gierką? Akurat za to mnie. Nic. Nawet jak mi płacą za granie w jakąś grę, to nie muszę się nią podniecać, tylko muszę wydać taki, wiecie, rzeczywisty, realny osąd, przyjacielu. Wiesz co, ja się zajmuję, ja prowadzę sieć kebabów, mordzia, i z tego się utrzymuję, więc mogę grać co chcę. Ale nie umieszkam czasem wypiąć swoją bladą dupę, żeby zarobić. Ej, poczekaj. Dlaczego mam z nim pogadać? Okej, ale... Are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Szukam czujników, a nie jaj. Jaja to za chwilę będziesz miał na patelni, kurwa, jak ci jajecznicę usmażę, mały gnoju. Gdzie są, kurde? Okay, well, if I see any of those, I'll tell you. And you can tell me if you find any eggs. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found. She said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Ale dobra, ej. Ale poczekaj, stary, gnoju jeden zafajdany. Oh wow, that watch is super cool. Chuj z zegarkiem, szukam, kurwa, nadajników, mam zadanie od doktora, a ty mi nie będziesz tutaj przeszkadzał. Gadaj, gdzie są, kurwa, te całe nadczujniki, bo cię raz zjebie. Zgrywam się, mało lat. Jestem bohaterem, kosmicznym bohaterem. Znaczy, teraz w kurierce, w DHL-u i w paczkomatach, ale niedługo będę bohaterem i wszyscy usłyszą o mnie. I będę legendą Twitcha, będę miał po 10 koła widzów. Hi, mister. Dobra. Idziemy zagadać, bo on mówił o jakiejś lasce. Akurat kojarzę tą Lon Tsun Ku. Chodzimy razem na lekcję pilatesu i golenia jaj. Więc możliwe, że ona będzie więcej wiedzieć o czujnikach. Ta gra jest dopierdolona. Wiecie co? Lubię streamować z kamerką, ale jeśli chodzi o imersję, to lepiej mi się gra bez kamerki. Jakby ludzie skupiają się na mojej postaci, która została zajebiście zrobiona w kreatorze. Dobra, możecie teraz mnie ruchać za to, co powiedziałem. Wiem, jest chujowa. Ale słuchajcie, znalazłem na terenie Atlantydy miejsce, gdzie się robi te twarzowe opcje. Gdzie to się robi? Operacje plastyczne. Da się to zrobić. Więc jeśli uzbieramy trochę kaski, to na pewno sobie sprawimy taką operację plastyczną, żeby troszkę się poprawić. Ale na razie mam 68 tysięcy kredytów, a pierwszy nasz cel, no, jak sobie ustaliliśmy, to spłata tego kredytu, tak? Mamy kredyt mieszkaniowy, więc ja pomyślałem sobie, żeby pierwsze to spłacić to mieszkanie. Oczy jak po bagniaku, a wiesz, że to są... No kurwa, dziwne ma te oczy, ale naprawdę jak go robiłem, tylko to była druga, trzecia w nocy, to wydawało mi się, że wygląda jak ja, ale zobacz to ujęcie, to jestem ja, o, to.
Tak z boku, nie? No trochę jest, no musicie sobie dopisać, kurwa, to. Tak, mam wielbiciela na utrzymaniu. Dobrze. Jest. U niej można kupować amunicję, tylko niestety właśnie jej się pokończyła. Dzień dobry, Łańcęk. Zatwierdzeń? Aha. Welcome to UC Distribution. Siemaneczko. Jasne, słuchaj, jest taka sprawa. Kupiłeś ostatnio od dziecka coś na kształt jajka. Jest mi to potrzebne. Nieważne, gdzie to trzymasz. Wiesz co? Nieważne, gdzie to trzymasz, nie? Taki żart. Who? Jordan? Tak, tak. That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why? What is it? No słuchaj, bo to delikatny sprzęt naukowy i jest bardzo ważny. Pracujemy nad pewnym nowym mixtape'em z doktorem Dre, kurwa, i potrzebuję to do robienia bitów, więc albo dasz mi ten, kurwa, sample w tym momencie, albo cię odjebiemy z chłopakami z Dead Row, kurwa, na ulicy. Rozumiesz, dziwko? Oh, really? Do prawdy. Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Ale ile? 100 kredytów? Easy. 100 kredytów to ja mam na pierdnięcie. Jeszcze pokaż mi, co masz na sprzedaż. I zobaczcie, amunicja i nie ma 40, kurwa, niestety. Ej, tego kalibru, którego ja nie mam 40, po prostu nie ma w żadnym sklepie z amunicją. I prawdopodobnie przed jakąkolwiek misją będę zmuszony kupić broń. Trzymaj się, Zotank, trzymaj się. Schowaj tą broń. I myślę, widzowie, też czy nie przerzucić się na pada, tylko kiedy będę chodził po mieście. Że jak schodzę po mieście, to na padzie. Żeby ten HUD był oko. F5, temperatura procesora 60 stopni, gram 40 minut, nie wywaliło jeszcze USB. Pewnie jak to powiem teraz, to za chwilę wywali USB. A może kamera coś robi, a może to. Na razie wczoraj też nie wywaliło. Wyłączyłem też wiatraki. Na planecie Neon będę miał typo damo, więc prawdopodobnie Neon odwiedzimy, bo bez amunicji nie mogę grać. Ja gram na strzelbę. Chyba będę grał też na broń ręczną. Czyli coś właśnie jest. Strzelba, bang bang. Ammo można skraftować? Wow. Bronie do kupienia. W różnym sklepie są różne bronie. Pokażę wam. Nie chcę też wydawać kasy, chcę wszystko na razie zbierać i spłacić to mieszkanie. Dzień dobry. Wojny kolonii. Dziękuję za okazanie szacunku. Oczywiście. Wojny kolonii. Tu się naprawdę dużo działo. Poczytajcie sobie o lore. Okej, poczekajcie jeszcze. Bo w tym zadaniu piekę dwie pieczenie, nie? Dostarcz czujniki. Aha, myślę, że to jajko jeszcze zdobędę dla małolata. Okej, mamy czujniki zdobyte, które musimy 100 kredytów zapłacić. Ale warto to zrobić, bo może doktorek będzie... No wiecie, jakieś recepty nam wypisywał na medyczną marihuanę. Lepiej mi takiego ziomka po swojej stronie. Hello, Carlton! Mam to wszystkie czujniki dla ciebie, bracie. Zaiste wspaniale. And we'll see what they have to tell us. Czekam na informacje. We'll just upload the data. Give it a moment. Jakbyś czegoś jeszcze potrzebował, to dawaj znaka. No tak, to działa. Tylko dlaczego jesteś oznaczony mi cały czas? Do kurwy nędzy. Poczekaj na analizę Keltona. I jak? Masz już to? There it is. Jasne, dobra, wrócę jutro. Wrócę, ja jasne, nie będę cię męczył, jasne. Ale jakbyś coś... A bo teraz? Dobra, jaha. Co mówisz, coś? Co? Well, it's... Oh my... Co się stało? Kelton! Kurwa, Kelton! Mordzia, no mówże! There's good news and bad news. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with okay. The truth. I will report my findings to my last immediately with no small amount of satisfaction. Usłyszę. The phrase I told you so. Aha. Czyli tak, jest źle, bo drzewo jest chore, ale jest dobrze, bo miałeś kurwa rację. Ty pierdolony, egocentryczny egoisto, zajebany w centrum, tylko widzi swój pępek świata. Ale cieszę się, że potwierdził się twoje obawy. Ja też lubię tak, jak narzekam i będzie i wychodzi na moje, to tak mi jest lepiej. Żołowik, doktorku. Yes, właśnie tak. It does feel good to be right. Particularly when others have attempted to convince you otherwise. Ja tak samo mam, stary. Mówią, że jestem odklejony albo że mam schizofrenię. Mam tak samo, mordzia. The internal composition of the tree is changing. Właśnie, dokładnie. In this case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. Ale nasilają się, czy coś chce nam przekazać to drzewo. Kurwa mać, ale jaja. Wpytę, Jana. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be... Katastrofalne. I must consult with my colleagues in MAST at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. O, kredyty, ile? 2,5 koła, dzięki, bratku. Trzymaj się, czarujący doktorku. Yeah, let's get it poppin', boy. Potem pogadamy jeszcze, doktorku, na spokojnie, nie będę cię raszował. Widzicie? I to zadanie ewoluowało w zadanie... A nie, dalej jest drobnym zadaniem, okej. Okay. Porozmawiaj z Jace'em Niewielem, umieść skaner nadajnik placówki, porozmawiaj z sierżantem Yumim. Okej. Okay.
Tutaj mamy informację, że coś się dzieje u pana sierżanta. Warto też pogadać z nim. A doktorka jeszcze odwiedzimy. Chociaż, a jak już jesteśmy przy nim? Robimy doktorka. Dowiemy się dokładnie, co z tym. Co z tym drzewem? Jeszcze placówki nie masz? Nie mam. Właśnie nie wiem do końca, o co w tym chodzi. Muszę byle gdzie polecieć na jakąś planetę i zbudować placówkę, bo ja mam swoją chatę. Więc zrobiłem placówki. Bo to chodzi tylko o to, żeby postawić chyba czujnik, żeby tą misję załączyło, co? Zrobimy to. Dobra, wiesz co, Kelton, mam jeszcze trochę czasu, więc myślę, że mogę ci pomóc. A. Dobra, okej, czyli fajnie, bo to nie można, pewnie musi minąć doba, żeby coś mi dla mnie nowego miał, więc zajebiście, więc też spoko, że nie da się tak po prostu podchodzić do postaci i klikać. Dobra, jako że jestem fanatykiem drobnych zadań i chciałbym sobie te wszystkie poczyścić, porozmawiaj z sierżantem Yumim. Dobra, pogadamy z sierżantem Yumim. Gdzieś tam zasłyszałem, że sierżant ma problemy, że coś się dzieje, nie wiem, jakieś tam z jego kurwa podopiecznymi, z gwardii, zaraz to ustalimy. Okej, port kosmiczny. Pieprzona pogoda. Okej, sierżanta Yumiego znajdę pewnie w głównej placówce sierżantów. Wiesz, tak wiesz, szukasz burgera, no to pewnie jest w burgerowni, kurwa. A, się niedziela, się zaczyna dopiero. 11, kurwa, dobrze. A od kiedy właśnie pojawił się Logan? Wcześniej chodzę spać, nie, chodzę spać różnie, ale wcześniej wstaję. 11 godzina, my już streama mamy. Tak, wrzesień jest moim miesiącem. Dzień dobry. O, to ma sierżant Yumi. Tak, to jest główna placówka. Tak, oni szukają oficerów. Może jakiś wakat jest. Dzień dobry, sierżant Yumi? Well, hello. You hear about the job by any chance? The officer over there can help you with any bounty issue. O, listy gończe? Pracy, a to znaczy o co chodzi? Part-time security officer. The position's very flexible. You can basically work whenever you're available. No pressure. We've had some gaps in the schedule lately. Macy's out on maternity leave, Jose's on loan to Sidonia. When it rains, it pours type of situation. So really, we just need someone to fill the void. Interesting. Zastępstwo. Wiesz co, no ja raczej górnikiem jestem, ale akurat potrzebujesz kasę na spłatę mieszkania, więc nawijaj, co trzeba zrobić. Well, first things first, I have to ask, do you have any security experience at all? Mam na koncie karma znowu w starcie z Karzoną Flotą. Nie wiem, czy to się liczy, ale dostali niezbędzki ode mnie. It sure counts for something. I mean, you're alive. And resilience is definitely an important trait for any officer. Well, I think I've heard all I need. Your first assignment couldn't be easier. Go to MAST and check in with Agent Plato at Aegis. A ile to będzie kosztować? Zresztą ile zarobię za to, że się zgłoszę? And they need UC security to handle it. He'll fill you in on the details. Okej, okay, 250 za to, że z tym pogadałem? A właśnie, czym jest ten wnat? Bo kurwa, no ten wnat, kurwa, o chuj tu chodzi. Co, wyrozumij ten skrót. MAST. A. The Military, Administrative and Scientific Triumvirate. Okej. Okay. Giant building in the center of the city? Headquarters of the entire United Colonies? Okej. Okay. Really should have given you a more... Wielka Narodowa Agencja Terrorystyczna? Też by się to kurwa się działo. Okej, okay, a wspomniałeś też o Egidzie. Kto to w ogóle jest? Aegis? They're basically UC intelligence. They help identify threats to New Atlantis before they become problems. Co ty pierdolisz, Yumi? While we're jak ty kurwa jesteś najchujowszą aktualizacją w Ligi Legend od lat. It's important to keep a good working relationship. We do Agent Plato this favor and maybe he'll toss us some intel when an investigation stalled. Jasne, dobra. A czemu przenosz tą przesyłkę tu zamiast do Egidy, ha? Well, just because you're bringing it here doesn't mean that's where it'll end up. O kurwa, mądre. As for why? You can ask Aegis. As far as I'm concerned, it's none of my business. It's not your fucking business. I know, bro. Dobra. Postaram się to ogarnąć. Trzymaj się, baratku. Okej, okay, przynieś zanieść, czyli to, co uwielbiam najbardziej w grach komputerowych. Okej, okay, gdzie nas teraz wysyłają? DL nawet nie ma znacznika. Skajne Blauzen, powiedziałbym. Porozmawiaj z agentem Platonem. Wow, to jest misja jakbyś frakcyjna. Okej, okay, lecimy na metro. Ogólnie można poruszać się o wiele szybciej, czy na przykład sobie kliknę tutaj i mnie przeniesie, ale nie chcę tak robić. Wolę sobie żyć w tym mieście. Pewnie jak już przeoram to miasto, no to będę się teleportował. Ale wiem, że w Skyrimie długo sobie chodziłem z buta. Tak, też mi to przypomina ta gierka KOTOR, czyli Knights of the Old Republic, tylko ten KOTOR, wiecie, single player to się grało. Też miałeś statek kosmiczny, też na nim byli twoi członkowie załogi. Dlatego ja mam to... Naprawdę ta gierka łączy pewne rzeczy z mojej przeszłości gamingowej.
przeglądać ten Kotor. Ten styl graficzny jest po prostu żywcem wyrwany z Kotor. To jest po prostu złoto. I w ogóle z tego co wiem, chyba robią reedycję Kotora. Czy nie reedycję, tylko poprawioną wersję. Więc na pewno będzie grane. Kotor to była pierwsza gierka taka, no, w Gwiezdnych Wojnach, w coś w stylu Skyrima. Też masz pole wyboru, miałeś. Piękna sprawa. Okej. Okay. Idziemy do Wnatu. Ale pula poszła. Tylko jak my tu dojdziemy? Czekaj, może lepiej się ubierzemy, nie? Bo to... Ja mogłem tak na co dzień po mieście chodzić. W rodzinnym życiu. Badania obronne, obsługi zdrowotne i ludzkie. Lobby, stacja. Sala rekrutacyjna gwardii, sale rządowe. Biuro pani prezydent. Nie ma nic do sklepu? Dobra, badania obronne, tutaj. Siedzą prezesusie, jebane korpo szczury, zajebane. No to chyba szef, ale z kolejka. Przepraszam, kto ostatni? Do doktor Kruk. Excuse me. Jasne, jasne. Oczywiście, poczekam, kurwa, gwiazdeczki zajebane. Przeziębienie, drobne przeziębienie, no. Głowa mi boli od dwóch dni. Receptę chciałbym jakąś łębię napierdę, może L4 mi da. Kurwa, jutro poniedziałek, może w chuja przywalę. A wy? A, wiem, bo to też. Wiadomo, czy to na kopalni robisz, czy to robisz, kurwa, wiesz, nawet w korporacji też się zarazisz. Bo to chuj wi, ktoś ty przyniesie ci, coś kichnie ci, śmieć, kurwa, łyżki nie umyje i obliżesz. Pewnie, że tak. Wiesz, baba w oborze robi, doi kozy, byki, kurwa, i się niczy nie zarazi, a chłop przyjdzie w garniturze do korporacji i wyjdzie z, wiesz, wenerę ma na chuju. A jak? No mówię ci, mówię ci tak, im bardziej ktoś ma oczystość, to znaczy, że będzie gorzej. Człowiek musi w bakteriach żyć. Idę się wysrać, te dwóch. Klejami od tej gry. Kochani, kubka szybka zrobiona. Dobra, o widzisz? Teraz moja kolej. Imersja, król imersji. Właśnie tak, oh yeah. Siedzi, dobrze. O kurwa, jakiś ten generał. Ma więcej medali, kurczę, niż włosów na głowie. Ej, jasne, proszę pana. Fewer people there are thinking about Aegis on a daily basis. The easier my job is. Pan Platon? No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym, pending approval, of course. I chose this for myself when I signed on. I have, of course, since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. Oh. I suppose none of us are. Jasne. Dobra, słuchaj. A czym jest Egida? Jakiś czek zapytam. We're the intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC security responds to threats. Takie CIA, kurwa. Kosmiczne CIA. Dobra, słuchaj. Krótka piła. Ochrona ZK, zakładu karnego, poprosiła mnie o... że mam dla ciebie grypsa, kurwa. Rozumiesz? Grypsok. W bochenku chleba. Informacja jest dla ciebie. Ah, right. You're Sergeant Yumi's recruit. You're taller than I expected. A, dziękujemy. Do 85. Nie mam pojęcia, skąd miałbym to wiedzieć. No dzięki. Oh, it wasn't a compliment, just an observation. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Po co spotykać się z osobiście? Well, I told the sergeant that anyone hired for this job should get my stamp of approval first. Jakie wtajemniczenie. It's just this sort of work isn't part of your normal detail. Dobra. W takim sensie jeszcze mam takie pytanie, co tam z tą przesyłką się stało, że jest naruszona? We think non-UC affiliated groups have their eye on it and are using it to identify field agents. A placówka, przecież placówka została naruszona. Normally we just burn the location, but we didn't get this intel until after the drop. So we're going to need non-Aegis personnel to do the pickup. Aha, dobra, lecę tam, biorę przesyłkę i pewnie kogoś muszę rozpierdolić. Dobra, wiem o co chodzi. Powiedz mi tylko, gdzie to jest. Take the net to the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The package is taped under one of the benches. Grab it and deliver it to Sergeant Yumi and the job's done. A, kurwa, podejrzany. A co jest w przesyłce? You really should know better than to ask for classified intel. What is this, your first day on the job? Don't worry, I'm just giving you a hard time. I still can't tell you what's in the package, though. Okej. Okay. Dobra. W sumie to tylko. Albo jeszcze czym ty się tu w ogóle zajmujesz, byczku? I'm the acting head of Aegis. I chuja robisz, dobra. I oversee all our active projects and agents in the field. Nadzorujesz wszystkie ważne projekty. Dobra, czyli klasycznie po prostu ciągniesz kasy za to, że kurwa jesteś szefem i chuja decydujesz, masz menedżera. Dobra, zajmę się tymi twoimi zadaniami.
Mam nadzieję, że nie pakuje cię mnie na minę. Jeśli to jest coś podejrzanego, to zobaczysz. Wyrwę ci ostatni pęk włosów z tej kurwa łysej czuprynki. Spadamy stąd. Kolejne zadanie. Może poważna sprawa, ale moja postać... Ja wolałbym pracować dla takiego jakiegoś, wiecie... Nie wiem. To jest za nowoczesne, to jest takie mainstreamowe. Ciekawe, kiedy będą górnicze zadania. Zbierz 100 węgla, 100 berykietu, 100 tego, 100 tamtego. Paczka. Dobrze. Odebrać paczkę z jaraniem, żeby nikt mnie nie rozkminił. Ufa, chyba mnie widzą. Chyba to są psy. Tak, jestem podstawiony. Chyba mnie wpierdolałem na minę. W banku na bank są kamerki. Okej, po prostu weź i spadaj. Okej, paczka odebrana. Proste zadanie. Tylko coś tu śmierdzi. Paczka podlepiona pod ławkę i nie może tego nikt oficjalnie zrobić. Coś tu nie gra. Mam nadzieję, że w jakąś intrygę nie jestem wpierdolony. Raczej nie będę testował New Worlda. Raczej nie. Zostaję profesjonalnym graczem w Starfielda. Chcę zgłębić cały świat, lore bardzo powoli. Nagrywam let's play'e. Dzień dobry, panie Yumi. Mam przesyłeczkę. No, za kredyty to ja nawet lachę ojebie, więc proszę pana. Płać ta, ja będę robił zadania. Dobra. Poproszę moje kredyty, Gostek. Ale jakiego kurwa systemu, typie? Ty mnie nigdzie wpisuj, tylko mi pieniądze dajesz. No, naprawdę mnie nabrałeś. Anyway, here's your payment. And if I have any more work for you, I'll let you know. Okej, 2500. Widzę, że chyba jest standardowa waluta u was. Chyba to byłoby na tyle. Potem podejdę i pogadamy.